My tych przedszkoli 11 maja nie otwieramy. Przede wszystkim podyktowane jest to tym, że my nadal nie mamy pewności, jaki jest stan zagrożenia epidemiologicznego, ponieważ skierowaliśmy pismo do wojewody o ocenę tego stanu i czekamy na odpowiedź, ale również jesteśmy w trakcie przygotowań do otwarcia tych placówek. Ja uważam, że rozsądne, bo kilkanaścioro dzieci, a akurat moja wnuczka mała, no nie musi być w przedszkolu, ale pytają się, czy chce, czy nie chce. Tak, pytają się. Ale bardzo rozsądne, jeżeli nie mają z kim zostawić dziecka, to co, wypadek ma być z dzieckiem? No taka jest prawda, mało wypadków jest. Przede wszystkim chcę podkreślić, że otwarcie przedszkoli, decyzja rządowa odbyła się bez żadnych konsultacji z samorządami, co oznacza, że jeśli przedszkola były zamknięte przez ponad 2 miesiące, my musimy mieć czas, żeby do tego się przygotować. Również to, co istotne, my mamy otwierać przedszkola dla najmłodszych w dobie panującej epidemii. Mamy szczyt zachorowań i to nie jest taka sytuacja, że zmniejszają się te zachorowania, a tu musimy zabezpieczyć jako organ prowadzący bezpieczeństwo i dzieci, i pracowników. Jest to duże zagrożenie dla pedagogów, dla dzieci przede wszystkim, dla całych rodzin. Uważam, że ilość wydanych pieniędzy na to, żeby było otwarte, jest bezsensowna zupełnie, tak? Na zakup rękawiczek, masek, sprzętu. Jest tak, że my mówimy dzisiaj i buntujemy się, że nie otwieramy, bo jesteśmy w kontakcie z dyrektorami, jesteśmy w kontakcie z rodzicami. Mamy już ankiety od rodziców. Ta liczba nie jest jakaś oszałamiająca i tego się spodziewaliśmy, że gotowość rodziców do posłania dziecka do przedszkola to jest niecałe, no nie, przepraszam, nie niecałe, tylko ponad 20%, czyli z 17 tysięcy przedszkolaków 3900 rodziców zadeklarowało gotowość posłania dziecka do przedszkola. Skierowaliśmy również prośbę do sanepidu. Jeśli przedszkola będą już gotowe i przygotowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, o to, żeby to właśnie służby sanitarne odebrały nam przedszkole zgodnie z obowiązującymi zasadami, bo te służby wiedzą, jak powinno być przygotowane przedszkole. Przedszkola cały czas są w kontakcie z urzędem. Trwają przygotowania, dezynfekcja, ale również zakup środków dezynfekcyjnych. W 146 przedszkolach, gdzie mamy 742 oddziały, my miesięcznie, żeby teraz wystartować i przygotować placówki edukacyjne, zgodnie z wytycznymi musimy wydać 730 tysięcy złotych.